No już koniec z wapnem. Jeszcze tam została jedna działka, gdzie stoi woda na części. Nie chcę dzielić, się rozsieje. Tam gnojowicy teraz się i tak pewnie lać nie będzie. To się rozsieje już przed samym siewem, razem tam z mocznikiem, czy jeszcze sól będę siał w międzyczasie. W sumie za 2 tygodnie to już pewnie na rzepak będzie druga dawka. Poniedzieli, dzisiaj mamy wtorek, poniedzieli. Tutaj jest ścieżka, dobra. Poniedzieli nadają już ponad 10 stopni nawet w dzień. To te rzepaki ruszą i myślę, że dobrze zrobiłem, że dałem teraz azot. Był lekki opad deszczu, był także śnieg popadał w nocy raz troszkę. Później w dzień się to roztopił. Po nawozie nie ma śladu i teraz jak przyjdzie ciepło, to już będzie ten azot czerpał rzepak. A nie, jak będzie ciepło, to teraz bym pojechał, rozsiał i co czekał. Na deszcz, a marzec zapowiadają suchy. To ja myślę, że bardzo dobrze się z tym zrobiło. A druga sprawa, no to jakbym dawał saletrę, to może bym czekał. Ale w saletrosanie mamy więcej formy amonowej. Nie tak łatwa do wymycia niż forma saletrzana, więc myślę, że się dobrze zrobiło. Tak samo i na zboża, też dobrze się zrobiło. Trzeba czerpać, korzystać z tej wilgoci, która jest w glebie. A na razie w marcu zbytnio opadów takich już nie nadają, no to to jak przyjdzie ciepło, może być ciekawie. No jedni robią tak, drudzy jadą później. Niech każdy robi tam jak uważa i tyle, no. Ale oczywiście swoje zdanie można wyrażać. Każdy ma inne myślenie, także jak najbardziej trzeba to dyskutować. Tutaj widzicie, była lana gnojowica i nie wiem, czy wszystkich działek, gdzie była lana, nie zwłokować, żeby tą skorupę trochę zruszyć, bo tutaj nie żałowałem, patrzę, że spora skorupa się zrobiła. Tak trzeba będzie pewnie zrobić. Tutaj już się zaczyna kawałek lucerny, tu jest w środku. Tutaj łąka, tu kawałek lucerny i tutaj aż do tamtych drzew. 12 hektarów jest w kawałku, ale tam na połowie będzie, po gorzowskiej będzie kukurydza na ziarnie. Co do samego nawozu i do całego nawożenia użytków zielonych w tym roku. Powiem tak, w tym roku mamy mniej łąk ogólnie. Troszeczkę po drobie odeszło, wyoraliśmy sporo. Gorzowska też pójdzie do likwidacji, więc będzie ponad 30 hektarów, a było ponad 40. Więc ja uważam, że trzeba zadbać. Mimo tego, że mamy zapas, to trzeba o te użytki zielone dbać, bo może przyjść suchy rok i już nie będzie takiego zapasu, także dałem nawet sól. W sumie można było soli nawet nie dawać. Któregoś roku tak robiliśmy, też były piękne plony, ale mamy łąki czterokośne, to myślę, że jak rzuciłem tam te 150 kg, kawałek zostawiłem, nie rozsiewałem, bo zostawiłem pod kukurydzę resztę soli. I tak pod kukurydzę na połowę pewnie tylko starczy. Nie wiem, chyba już się tej soli nie kupi, jest część działek po kukurydzy na ziarno. Te resztki się zmineralizują, też będzie sporo potasu dostępnego. Ale na te użytki zielone w tym roku trzeba dbać. Więc tak, poszła gnojowica na większość działek teraz na wiosnę. Część poszła na jesieni, także rozrzuciłem sól, nie na wszystkie działki, gdzie tam uważałem, to rozrzuciłem 150 kg. W sumie tam z 6 hektarów chyba tylko zostało nierozrzucone, bo już zostawiłem pod kukurydzę. I teraz tak, daję. Później będę wsypał, to pokażę wam ten nawóz. NPS już w zasadzie to trzeci rok stosuję na użytki zielone. Sami widzieliście, jakie były plony w zeszłym roku.
I nie tylko, 2 lata temu też. Czyli sprawdza się jak najbardziej ten NPS. To jest Tynaka Agro. Dokładnie ten nawóz się nazywa Eurofertil Top 49. I tak, 3 mamy azotu, 22, 5 tlenku fosforu, 24 trójtlenku siarki, dodatkowo 0,15 boru. Znacie ten nawóz, bo ja go jej podsiewacz daję, pod rzepak poszedł, też widzicie ładne rzepaki. Poszedł pod rzepak, pod kukurydzę też już będzie, trzeci rok. Tak, chyba trzeci rok podsiewacz też to będzie. Dodatkowo mamy tam Fizio Plus, dobrze mówię, chyba dobrze, czyli ekstrakt biostymulujący, który ma zadanie stymulować korzenie do jak najlepszego rozwoju. I co jeszcze w tym nawozie? Bardzo ciekawy to jest nawóz. Jeszcze mamy mezokalk, czyli szybko dostępny wapń, który właśnie buforuje to nawożenie, ten odczyn, tak jakby buforuje te zakwaszające działanie nawozów, czyli też fajny dodatek. Już wszystko powiedziałem, chyba wszystko. Kimak się ceni, ale wam powiem, że jego nie musimy dawać wcale dużo. Tutaj fosfor, mamy formę fosforu Top Fos, czyli ten fosfor nam się nie uwstecznia, czyli jego, tego Timaka dużo nie dajemy, ale efekty są, wam powiem, super. Bo jeszcze właśnie nie wspomniałem o dawce, idzie gdzieś tak 180 kg na hektar, czyli sami widzicie, nieduża dawka. W zeszłym roku jakoś ponad 200 dawałem, troszeczkę tam teraz się ujmie. I tak to wygląda. Jeszcze pod koniec marca, zależy jakie będą tam warunki, czy będą deszcze zapowiadali, pójdzie azot. Azotu 200 kg chyba z Eletrosanu, 30 także starczy. I później po każdym pokosie jeszcze co tam zostanie, to się rozrzuci. Nie wiem, wczoraj na grupach tam wielkie poruszenie było na Messengerze, bo saletra po 6000. No nie wiem, czy to jest taka bardziej trochę może zagrywka, później to wszystko siądzie, ale to chyba tylko siądzie jak sprzątno, wiecie sami kogo. Ale gospodarka Białorusi czy Rosji będzie się kilka lat odbudowywać, więc my to cały czas będziemy odczuwać. Więc teraz pytanie, czy ta saletrę będzie tyle kosztować, czy to warto rzucać na te drugie, trzecie pokosy. Już lepiej, wiecie co, walić tą gnojowicę, czy tutaj wziąć od kogoś i rzucać wapno dodatkowo raz na rok. Gnojowica zakwasza, ale wapno jakoś tam mega dużo nie kosztuje. Więc to jest teraz jeden z najważniejszych nawozów. O, tutaj zobaczcie, mamy już gorzowską. Tutaj była gnojowica też grubo. Ale trawa sobie poradzi, teraz zimno jest, to jej nie przypali. Najgorzej będzie miała przebić się przez tą skorupę, gdzie jest. Ale tutaj i tak idzie do likwidacji, to wam powiem, to nie ma takiego większego znaczenia. 2400 miałem, czyli tutaj 12 hektarów, no tak w zasadzie powinno starczyć, powinno coś tam jeszcze troszeczkę zostać i tak pewnie będzie, czyli tutaj mam na kartce wszystkie nawozy poustawiane, większość co tam jakieś nowe sieje czy coś, to czy nie mam zapisane, to patrzę na aplikacji, bo z tej aplikacji tak średnio to się sprawdzało. W zeszłym roku tam trochę po swojemu to ustawiałem i zapisałem na kartce i teraz wam powiem, elegancko się to sprawdza. A też kolejna sprawa, o której zaraz powiem, teraz tylko znajdziemy ścieżkę, cyk, to jest właśnie nawigacja.
teraz mi praktycznie starcza nawozu na wszystko. Zawsze jak się brało na styk bez nawigacji, to wiecie, poleciało na zakład i zawsze ten worek trzeba było dokupować. I weź teraz, no przypuśćmy saletry, jak jest po 6000, dokup worek za 3000, bo zabrakło, na hektar zabrakło, to już co, trzeba cały worek brać, chyba że tam, że w mniejszych workach. Ale tak jak my wcześniej, no to się co, brało się cały, gdzieś tam się dorzuciło na zapas, a teraz szkoda. Więc ta nawigacja tutaj pozwala na oszczędności nawozu w tych czasach na plus, jak najbardziej, cieszę się, że ona jest. I tyle, dobra, bo i tak vlog wyszedł dość długi. Jutro rano jeszcze polecę na działkę, gdzie jest mokro, na torf, jak będzie przymrozek, to tam rozsieje. A dziś jeszcze, gdzie tam sucho, to też na spokojnie, teraz mamy dużo czasu. W sumie tutaj na Gorzowską to miała iść mniejsza dawka, sobie o kilometr zwiększę, nawet troszkę ponad. Tu azotu też zmniejszę. Tutaj tylko jeden pokos będziemy zbierać, więc później pod kukurydzę też troszeczkę można zmniejszyć podsiewacz, bo jeszcze sporo będzie składników dostępnych. Także tyle. Na takich działkach to już się chce robić. Dobra, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, cześć.